Siemaneczko wszystkim, tu Karli i witam Was na moim kanale. Jak widzicie, zaczynam nową serię, nowy challenge The Witch Legacy od pani Niada Kafej. Dam Wam linka w opisie. Tak jest, zaczynamy nowy challenge. Ja będę go nazywać Salem, ponieważ Dziedzictwo czarownic to trochę za długa nazwa, a mi się jakoś tak już nie chce, że tak powiem długich nazw, także mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale wszystko będzie opisane w opisie. Będziecie mieli linka do tego challenge'u. Tak, od dawna jakiegoś szukałam, nie chciałam jakichś tam innych jak Nocobery czy coś tam jeszcze. I trafiłam właśnie na dziedzictwo czarownic. Coś właśnie w moim klimacie. Ja lubię takie nadnaturalne rzeczy. Uwielbiam w tej grze właśnie wampiry i magów. Także myślę, że to jest coś dla mnie. Ale tutaj nie będziemy, że tak powiem, spełniać tylko aspiracji, że tak powiem, czarodziejskich. Tutaj Wam przedstawiam Lavender Rothwell, tak, możecie kojarzyć to nazwisko. Zabrałam Aaronowi Rothwellowi z wyzwania rodziny królewskiej i myślę, że całkiem nieźle tutaj pasuje, no bo skoro jego ojciec i córka mieli coś wspólnego z magią, no to powiedzmy, że przed Lavender będzie ich, że tak powiem, następczynią. Ma nawet srebrne włosy, coś w moim stylu. Także ja jestem podekscytowana, mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Jestem ciekawa, co z tego będzie. No właśnie, Lavender, chciałam ją zrobić jako, no nie wiem, taki miks normalnej nastolatki i takiej dosyć trochę no retro czarownicy, ale nie wiem. Właśnie, dobra, idziemy do kasa i ja Wam ją w pełni pokażę. Proszę bardzo, oto i ona, to jest jej pierwszy strój dzienny. No taki myślę, że przypomina czarownicę, ma żółte oczy. Boże, jak ja chciałam dać komuś wreszcie te żółte oczy. Trochę mi one się kojarzą ze smokiem albo z postacią z One Piece, Trafalgar D. Love, kocham Lawka miłością normalnie, och, ach. I dlatego na początku chciałam jej dać takie bardziej złote, ale myślę sobie, no nie, no żółty będzie bardziej się wyróżniać. Potem powiem, dlaczego jej dałam właśnie takie żółte. To jest pierwszy strój dzienny. Trochę będzie miszmasz dzisiaj, bo jestem taka podekscytowana i chcę Wam wszystko pokazać i w ogóle, i o co chodzi w tym wyzwaniu, ale najpierw zacznijmy właśnie od naszej bohaterki. Drugi strój, też taki trochę bardziej na czarownicę. Jak widzicie, ona ma dosyć mocne makijaże, czyli coś, że tak powiem, w moim stylu, chociaż ja na co dzień się nie maluję, ale jak trzeba, to zawsze coś. Tutaj drugi też taki właśnie trochę retro, ale buty niby takie bardziej nowoczesne i w ogóle. Czwarty taki bardziej na luzie, właśnie trochę w dzisiejszych czasach, właśnie koturny takie, trochę opium, że tak powiem. I piąteczka, proszę bardzo, to też taki bardziej witchowaty. Tak, myślę, że bardzo ładnie mi wyszła. No, i będą niestety tutaj królować fiolety i może róże i czerń, ponieważ fiolet to mój ulubiony kolor. Tutaj jest właśnie taki formalny, oficjalny, tak, oficjalny. Ja zawsze mówię formalny, bo tutaj widzę, ale wiecie, o co chodzi, nie? Do ćwiczenia dałam jej taką śmieszną bluzeczkę z takim kiciusiem z kostek. Do spania ma dwa taki na luzie i taki sweterek
z biustonoszem, też na luzie dosyć. No bo ona jest młodą dorosłą, tak? Imprezowe ma dwa. No, takie bardzo, że tak powiem, rock and roll, co nie? I ten następny, bardzo mi się podobał ten top, mimo że ja wiem, że to już chyba może trochę taka przesada, bardziej by do wampirów chyba by pasowało, ale dobra, no trudno się mówi. Dostałaś i te rękawy, o Boże, uwielbiam je. Jak tylko je zobaczyłam gdzieś, to myślę sobie, musiałam je pobrać i idealnie mi do niej pasowały. Tak jest. Do pływania. Ja nigdy nie wybieram tak do pływania, ale dobra. Na razie niech będzie ten. Na ciepłą pogodę ma dwa, bo będą mi właśnie tak potrzebne, że tak powiem, do ogrodu, czyli jeden taki. Już nie są takie bardziej hardcore, tylko takie normalne, zwykłe. I ten właśnie fioletowy, coś w lawendę. Myślę, że bardzo do niej taki styl też lekki pasuje, ale jednak chciałam ją zrobić trochę bardziej hardkorowo. No i taki na zimną pogodę. Pierwszy raz komuś dałam czapkę w mojej rozgrywce. Pierwszy raz. Bez kitu. Ale myślę, że całkiem ładnie wygląda. Jeszcze te żółte oczy, no masakra, nie? Strasznie mi się podoba. No ale dobra, wróćmy do gry. Ja wam wszystko powiem, o co chodzi w tym challenge'u. I myślę, że jeszcze pokażę wam domek. Witch Legacy, czyli dziedzictwo czarownic. Rodzina Kane, w moim wypadku rodzina Rotwell, jest znana ze swoich sekretów. Jednym z nich jest o praciotce. Czyżby to Colette? Twój Sim nie dostał zbyt wiele wyjaśnień, ale dowiedział się, że ona jest odpowiedzialna za klątwę twojej rodziny. Przypominam, że wątek Colette jeszcze nie jest zakończony w rodzinie królewskiej, także może. Twoja babcia opowiadała ci nawet o tym, jak twoja rodzina straciła całą swoją moc właśnie przez nią, ale twój Sim bardzo dobrze wie, że magia nie istnieje, racja. Po śmierci praciotki odziedziczyłeś jej dom. Co zrobisz? Zaakceptujesz spadek i postarasz się dowiedzieć więcej o klątwie? Czy odmówisz i zostaniesz z resztą swojej rodziny? No, rodzina, no, gdzieś tam jest, ale wam potem ją pokażę. Twój Sim jest ciekawy z natury i postanowił zaakceptować spadek pomimo wielu ostrzeżeń od swojej rodziny. Uświadomił sobie niedługo, że dom potrzebuje renowacji i że jest bardzo dziwny. Po wykonaniu niezbędnych prac twój Sim może wprowadzić się do jego nowego domu, ale szybko zacznie się zastanawiać, czy nie popełnił błędu. Także zobaczymy. Dom jest oczywiście nawiedzony. Jest nasza praciotka w nim jako duch i jest jej urna. Znaczy ja stworzyłam dla Lavender jako babcię, więc ten. Ale mam nadzieję, że będzie nas, że tak powiem, nawiedzać, co nie? I zobaczymy. Dobra. Zasady. Musisz stworzyć młodego, dorosłego Sima ze zwierzakiem albo nie. Twój wybór. Dom twojej ciotki powinien spełniać następujące kryteria. Rozmiar parceli oraz domu zależy od ciebie. Musisz zostawić wystarczająco dużo miejsca na ogród. Nie ma ograniczeń budżetowych na budowę, ale musi być utrzymany w starym, odrobinie mistycznym stylu. Chyba jest, to jest taki wielki kloc. Oh my god, jest wielki, jest bardzo wielki, także ten. I dom musi mieć cechę nawiedzony, możesz stworzyć swoją praciotkę, jeśli chcesz, by cię nawiedzała. No jest, stoi sobie tam na kominku jej urna i zobaczymy, czy będzie przychodzić, czy nie.
Co tam mamy? Cechy charakteru są twoim wyborem, jednak paranoik jest wskazany. W końcu twoja rodzina jest przyklęta. Przy następnej generacji lepiej jest, gdy dziecko ma jedną negatywną cechę. Na pierwszą aspirację najlepiej jest wybrać niezależny botanik. Tak, wzięłam jej, bo ona będzie się zajmować ogrodem, więc musimy to spełnić. Tak jest. Co tu jeszcze było? Twój syn musi osiągnąć 5 level w ogrodnictwie i w układaniu kompozycji z kwiatów, by rozpocząć karierę ogrodnika i florysty. No powiem wam, że w kompozycjach kwiatów to ja nigdy nie robiłam, ale w ogrodnictwie no było. Jeśli masz dodatek na studiach, możesz wybrać kierunek sztuka i zostać florystą. Ale zanim pójdzie on na studia, musi najpierw osiągnąć 5 level w ogrodnictwie i układaniu kompozycji z kwiatów. Musisz skolekcjonować wszystkie kwiaty z katalogu, by móc zostać florystą, nie wydając na nie simoleonów. Oh my god. Wszystkie kwiaty. No dobra. Twój sim musi ukończyć pierwszą aspirację, by potem wybrać producent eliksirów. Opcjonalne, skolekcjonuj wszystkie owoce i warzywa w grze. Zdobądź najwyższy level w zielarstwie i najwyższy w pracy. Po uzyskaniu 5 poziomu w pracy twój sim może zostać czarownicą lub czarodziejem, by walczyć z klątwą. Ona musi zdobyć zaufanie magicznej społeczności. By to zrobić, musisz stać się najlepszymi przyjaciółmi z magami. Także będzie się działo, będziemy kombinować z nimi, oczywiście z tymi z gry, z Morganem i tam resztą. Od razu mówię, że trochę ich przerobiłam lekko, bo chciałam, żeby został właśnie ten ich vibe i było wiadomo, kto jest kim. Dobrze, twój sim musi osiągnąć najwyższy poziom w magii i znać połowę eliksirów. Możesz stworzyć sima, człowieka czy maga, więc twój sim może mieć z nim dziecko. Możesz też wybrać jednego z gry. Także to są właśnie te zasady. Co do przyszłości, czy będziemy mieli męża czy żonę, to się zobaczy w praniu, że tak powiem. Na razie będziemy musieli się skupić na wypełnianiu tego wszystkich tych levelów i w ogóle, i to jest dosyć, no powiem wam, ciężkie, bo tyle tego jest, no ale jesteśmy przeklęci, nasza rodzina ze strony matki jest przeklęta. O, już się coś zaczyna dziać, widzicie? O, to teraz będą właśnie wszędzie różne takie pierdolety. Ten dom jest na razie pusty, ponieważ on był opuszczony i w ogóle. Ale tobie się chce siku, więc możesz iść. Ulala. Tak, zapal wszystkie światła. Tak, zapal. I nie chciałam, żeby właśnie już taki nowy i w ogóle. Tylko po prostu, że tak ja jej odejmę właśnie pieniądze. Potem zaczniemy od 500 simoleonów. Tak jest. I no, to jest kuchnia. Właśnie, proszę bardzo, taka, to jest wszystko ciemno i ja chcę, żeby właśnie miał taki ciemny klimat. Boję się, że wszystko będzie fioletowe, także przygotujcie się na to. Jakby co, to przepraszam za to, ale to mój ulubiony kolor. I lawender, no właśnie, lawenda też jest fioletowa, także myślę, że będzie klima. Tu jest jadalnia. Ale ja myślę, że z tego zrobię może salon, a tutaj zrobię jadalnię. Nie wiem, chociaż tu iść tu. No nie wiem, jeszcze nie wiem, bo chciałabym, żeby też w salonie było tak, żeby byłby ten stół do wywoływania duchów. Dlaczego tu nic się nie świeci? Co? Ktoś nam wyłączył prąd. Ej, to fajnie jest, zarąbiście, ten dom jest nawiedzony. Wow, no to będziemy mieli nieźle przerąbane. Możesz tutaj ten
umyć coś. Góra. Zrobiłam tylko sypialnię i tu też jest taki mes i w ogóle taki, czuć takim starym domem, co nie? Tak, to jest właśnie to. I tu jest jeszcze łazienka taka. No też nic specjalnego, no ale myślę, że na początek może być. Może mam pomysł, zaprosimy naszych rodziców, żeby przyjechali tutaj, to pokażemy im dom i pokażemy im, na co się zdecydowaliśmy. Ale dobra. Gdzie to jest? Okej. Proszę bardzo. Czy przyjedziecie do mnie? Mogą spać. Ale chcę wam pokazać, w co ja się wpakowałam. Przyjadą? No nie! Nie możecie spać! Ale tak o, ja muszę... A, jeszcze ogród! Tak, ogród! Ale tu też nie ma nic ciekawego. Bo tutaj będą, powiedzmy, wszystkie roślinki. Już się boję tego, jak będę szukać tego wszystkiego. Także wish me good luck, babes. Good luck. I tutaj właśnie sobie też taką szklarnię zrobiłam chyba pierwszy raz w życiu. Jest tu do tych kompozycji kwiatowych. Jest nawet taka fontanna. Ja lubię w tej grze dodawać wszędzie fontanny. Nie wiem dlaczego. Ale myślę, że to jest całkiem fajne. Tutaj na kwiaty, tu też na kwiaty jakieś, może te bardziej droższe, co nie? Albo do tych, co są potrzebne na eliksir. Dobra. Ludzie, ja chcę tu moich rodziców, proszę. Tatusiu, mamusiu, przyjdźcie tu. Wiem, że mnie, że tak powiem, teraz olewacie przez te moje wybory. Ale no niestety, musicie tu przyjść. Ja chcę, żebyście zobaczyli, jaki piękny dom odziedziczyłam. Przychodzą! O nie, ona też jest paranoiczką i jaką masz? Uwielbia naturę, kolektor i lubi czytać książki. Proszę bardzo. To jest nasza mamusia. Dobra, ale... Dobra. O, duszki się pojawiały! Ekstra! Boże, ja uwielbiam ten paranormalny dodatek, nie? Fantastyczny on jest. I to jest nasza mamusia. Dlaczego ty świecisz? O, proszę. Proszę bardzo, wygląda identycznie jak my, tylko ma inny strój. Myślę, że jest bardzo ładną, sexy mamusią. I ona, że tak powiem, przestrzegała Lavender. To jest w ogóle Rita Rotwell. Przestrzegała Lavender, żeby tego nie robiła. A ja chcę, żeby one miały właśnie przez to złe stosunki. Kłóć się o zasady w domu. Ale z tatą niech będzie miała dobre. Tatuś, where are you? Jesteś! Tak jest! Jesteś. Nie wiem, dlaczego ty błyszczysz, mimo że nie jesteś magiczna. Ale nie wiem. Tatuś, tatusiu, chodź. Tak, tatusiu, chodź do mnie. Ja cię kocham. Ty mnie rozumiesz. Znaczy, no. Tato, gdzie jesteś? O, tu jesteś. O, i tak się... prezentuje nasz pan Randall Rotwell. Przywitaj się z nim. Może coś... nie wiem, zapytaj o dzień. O, zapytaj o radę. Czy myślisz, że dobrze zrobiłam, że tu się wprowadziłam? No chyba nie. Chyba nie. A czy możemy go przytulić może jakoś? O, tak. Ale z matką się pokłócimy. No. Fajnie. No córeczko, no ja zaakceptuję twój wybór, no ale lepiej, że tak powiem, uważaj, bo ten dom całkiem dziwnie mi to wygląda i wiesz, tam jest jakaś dziwna urna, jakieś kości i w ogóle... Gdzie jest twoja mama? A, jest w kuchni, dobra. Sprawdza, czy ma coś do jedzenia.
Masz zabawy, no ale pogadaj z nią, bo chcę, żebyś się z nią pokłóciła trochę. Ale dlaczego ona się tak świeci? Well, well, well. Well, well, well. Tak. Dlaczego ty... Ona jest wredna. O, ja jej dałam, że jest wredna. Tak, że ona jest wredna. Aha. Nie lubi, że jest złośliwa. Tak, ty nie jesteś złośliwa. Nie jesteś. Ale musisz mieć złe stosunki ze swoją mamą. Tak. Ale ze swoim tatą... Ale ze swoim tatą będziesz miała jak najlepsze. Twoja matka oczywiście nie chciała, żebyś się to mieszała. Chciała zapomnieć o tym wszystkim. O całej tej rodzinnej sprawie. Ale oczywiście... No cóż, no cóż. No tak, ja chcę, żebyś się kłóciły o politykę. O politykę. Tak jest. I tutaj jeszcze o zasady. A tutaj... No, ja chcę, żeby ona miała czerwony pasek z nią. No. Bla, bla, bla. Tak jest. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Pięknie. No, ten dom jest okropny. Nasz jest o wiele lepszy. Nie wiem, dlaczego tutaj się wprowadziłaś. Czyżbyś chciała po prostu mieć taki wielki, starodawny dom jako antyk i potem go sprzedać? Nie, mamo. Ja po prostu interesuję się naszymi korzeniami i chcę mieć własny ogród. Dlatego tu się przeprowadziłam. Nie akceptujesz mojego wyboru? Nie? No to nie, no to nara. Nara, nara, nara. Dobra, musimy się pokłócić tak, że ja chcę mieć z nią czerwony pasek. Ale to chyba... No, not go away. Nie, 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 nie. Musimy się pokłócić, tak. O, proszę. Ale dlaczego ona się tak świeci? Ale to jest bardzo ładne. Ja też chcę się tak świecić. Niezły glow up. I one razem mają takie żółte oczy. Powiedzmy, że to jest rodzinne przez to, że zostały przeklęte. Właśnie to jest jedno z tych przekleństw. I zapomniałam jeszcze dodać tatuaże jej. Ale dobra, dodam je na następny odcinek. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Kurczę, dlaczego ja tu zawsze muszę coś zrobić źle? Ajajaj, o. Jeszcze tu. Obraź ją. O, proszę. Tutaj jeszcze. Widzę, że idzie. Idzie. Ale... O. Wykrzycz zakazane słowa. Tak jest. Jest bardzo smutna. No, sama tego chciałaś. Tutaj jeszcze... O. A tatuś sobie czyta jakieś książeczki stare. Bardzo fajnie. Nie, ja nie chcę z nią walczyć. Nie, bo to jest za dużo. I obraź jeszcze, dobra. Mamy czerwony pasek z nią, więc myślę, że jest git. Ale pójdziemy jeszcze z tatą sobie porozmawiać. Tak jest. Nie, nie, ja chcę z tobą porozmawiać. Tak, poznaj go, mimo że no, mimo że i tak go znasz, ale... Jeszcze, pokaż zdjęcia, jak będzie ładnie, jakie masz plany, żeby odremontować ten dom. Oczywiście za nie twój hajs, tato, tylko za mój przyszły. Pięknie, pięknie, o, entuzjazmuj się. Aha, ty sobie poszłaś, okej, okay. Dobra, i może jeszcze się przytulimy. Tak, dobra, jeszcze się przytulimy. I damy mu buziaczka dla taty. Dobrze. O, proszę. Tak, pięknie. O, jak słodziusio. Dobra. Powiedz mu jeszcze,
dramatyczną historię. Oraz... co tu jeszcze jest? Nie. Dobra. I się pożegnaj z nim, bo musisz się doprowadzić do porządku. Tak jest. Proszę, jesteś głodna. Mam nadzieję, że nie spalisz kuchni pierwszy raz w tym domu. Mam nadzieję, bo inaczej będzie lipa. A zrób sobie pudding. Bo czemu nie? Tym akcentem będę kończyć odcineczek. Pierwszy za nami. Mam nadzieję, że się wam ta seria spodoba. Dopiero początki i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Lawender, gdzie ty poszłaś? A oczywiście umyć tutaj, bo po co, skoro masz tam zlew, ale w łazience jest lepiej, dobra. Mam nadzieję, że się postać Lawender wam też spodobała, bo wygląda dosyć charakterystycznie, że tak powiem. Mam nadzieję, że będzie magicznie dosyć. Nie chcę, żeby tu było jakoś tak smutno i w ogóle, bo mi się kojarzy magia tak dosyć kolorowo, ale myślę, że będzie parę mroczniejszych dodateczków, także jeśli na razie wam się podobało, to poproszę o lajka, suba i komencik. Będzie mi bardzo miło na serduszku i wasza aktywność pomaga mi w rozwoju tego kanału. No i zostało mi jeszcze na koniec coś tam do dodania, tylko co? Do usłyszonka w następnym! Bye, bye! Thank you.